Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witają się z Państwem. Ojciec Marek Leczkiewicz. Ojciec Benedykt Cisoń. Jesteśmy już w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Asunción. Przeżywać będziemy pierwsze nieszpory z niedzieli, 15 niedzieli zwykłej pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. A w katedrze Ojciec Święty spotka się z biskupami, zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami również, a także są osoby świeckie. Na zewnątrz ustawiono ponad 600 krzeseł również dla zaproszonych gości. W drodze właśnie do katedry Ojciec Święty otrzymał przed siedzibą burmistrza właśnie klucze do miasta Asunción, a w tej chwili właśnie Ojciec Święty wychodzi z zakrystii i rozpoczynają się uroczyste nieszpory. W uroczystej procesji Ojciec Święty przybył do ołtarza. Wcześniej, wchodząc do katedry, złożył bukiet kwiatów u stóp figury Matki Bożej Wniebowziętej. Następnie... Myślę, że warto przypomnieć jeszcze raz naszym słuchaczom, telewidzom, że właśnie stolica Paragwaju Asunción pochodzi od dnia fundacji miasta. Zostało założone dokładnie 15 sierpnia, czyli w uroczystości Wniebowzięcia. Pan z wami i z Duchem Twoim. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słyszymy w tej chwili bardzo popularny w języku hiszpańskim hymn. Wszyscy tworzymy właśnie Kościół jako członkowie ciała Chrystusa. Właśnie tworzymy razem Jego ciało. Thank you.
Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana, niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała. Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię? Podnosi z prochu nędzarza, dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt swojego ludu. Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu jako matce cieszącej się dziećmi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku i zalękniony wołałem, każdy człowiek jest kłamcą. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem, w dziedzińcach Pańskiego domu pośrodku Ciebie, Jeruzalem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Inia pytim by aj kochały. Aje pyme tan de veszem bae kuave rechebe. Terera peche yara niembo eta. Aja pone un min bae jae bae kueñan de yara pe. O paje tan uaren on tepe. Nyan de yara tu pao pe po uipe. Jerusalem betetepe. Nyamon bae guasutu ape atakurape. A Espiritu Santo pe. Oiko hawesha inye perumpe guive. Umako anga hatapiaite. Pan Jezus uniżył samego siebie, dlatego Bóg wywyższył Go na wieki. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stał się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, uniżył samego siebie, gdy stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. El Dios de la paz, que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas,
Bóg pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza owiec Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Tupa tome peme pe aguapu, pe omoingo veje vua e queña de yara Jesús pe omanova putewi, pe o echa cuera rere coaguasu, pe tu guio moñeteva e cuerupi pe nieme eta pe aguaraba. Tupa pene boca tuburita, o pamba y poraba pe yapo hangua, o pecha oiko hangua pe jae oipotaba, jae o yapo guiñande jegui pe ishupe omoguaba. Jesucristo rupi, te comimbi tu pame tapiangora. Amen. W katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Asuncion uczestniczymy w pierwszych nieszporach z 15 niedzieli zwykłej. Nieszporą przewodniczy Ojciec Święty Franciszek. Jak pięknie jest modlić się razem nieszporami. Jakże nie marzyć o Kościele, który ukazywałby i powtarzał harmonię głosów i śpiewu w życiu codziennym. I robimy to w tej katedrze, która tyle razy musiała zaczynać od nowa. Ta katedra jest znakiem Kościoła i każdego z nas. Niekiedy burze zewnętrzne i wewnętrzne zmuszają nas do zburzenia tego, co zostało zbudowane i do zaczęcia od nowa, ale zawsze z nadzieją złożoną w Panu. Jeśli spojrzymy na to, na ten budynek, bez wątpienia nie zawiódł on Paragwajczyków, ponieważ Bóg nigdy nie zawodzi. I dlatego wielbimy Go pełni wdzięczności. Modlitwa liturgiczna, jej struktura i styl powolny chce wyrazić cały Kościół, oblubienicę Chrystusa, który stara upodobnić się do Pana. Każdy z nas w naszej modlitwie chcemy być coraz bardziej podobni do Jezusa. Modlitwa ukazuje to, czym żyjemy lub powinniśmy żyć w codziennym życiu. Przynajmniej modlitwa, która nie chce być alienująca, lub tylko właśnie kupczą. Modlitwa jest impulsem, aby wprowadzić w życie lub przejrzeć w nas, zobaczyć w nas to, o czym mówiliśmy w psalmach. Jesteśmy rękami Boga, który podnosi z prochu nędzarza. I to my jesteśmy tymi, którzy pracujemy, aby smutek bezpłodności zamienił się w żyzne pole. My, którzy śpiewamy, że cenne jest w oczach Pana życie wiernych, jesteśmy tymi, którzy walczymy i bronimy wartości całego życia ludzkiego, od narodzin
aż do czasu, kiedy lat jest wiele, a sił mało. Modlitwa jest odbiciem miłości, jaką czujemy do Boga, do innych, do stworzonego świata. Przykazanie miłości jest najlepszym upodobnieniem się do Jezusa. Przylgnięcie do Jezusa daje głębię powołaniu chrześcijańskiemu, które chce być jak Jezus. A to jest o wiele więcej niż działanie. Stara się upodobnić do Niego we wszystkim. Piękno wspólnoty kościelnej rodzi się z przygnięcia każdego z nas do osoby Jezusa, tworząc jedną całość powołaniową w bogactwie harmonijnej różnorodności. Antyfony kantyków ewangelicznych tej niedzieli przypominają nam o posłaniu 12 apostołów przez Jezusa. Zawsze jest rzeczą dobrą w zastanie w tej świadomości pracy apostolskiej w jedności, w komunii. Jest czymś wspaniałym praca duszpasterska zawsze w oparciu o naturę i funkcję kościelną każdego powołania i charyzmatu. Chcę wezwać was wszystkich, kapłani, zakonnicy i zakonnice, świeccy i seminarzyści, biskupi, do zaangażowania się w tej kościelnej współpracy, szczególnie wokół planów duszpasterskich diecezji, a także misji kontynentalnej, współpracując z pełną dyspozycyjnością na rzecz dobra wspólnego. Jeśli podział pomiędzy nami prowadzi do bezpłodności, to nie ma wątpliwości, że z komunii i harmonii rodzi się płodność, ponieważ są ściśle i głęboko zjednoczone z Duchem Świętym. Wszyscy mamy ograniczenia. I nikt nie może w sposób całkowity odbić w sobie Jezusa Chrystusa. A nawet jeśli każde powołanie upodobnia się głównie z pewnymi cechami życia i dzieła Jezusa, to niektóre cechy są wspólne i niezbędne. Właśnie uwielbiliśmy Pana, ponieważ nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. I to jest cecha charakterystyczna każdego powołania chrześcijańskiego. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Powołany przez Boga nie pyszni się, nie wynosi się, nie szuka uznania, ani też oklasków. Nie czuje, że zmienił swoją kategorię na lepszą, ani nie traktuje innych, jakby stał o stopień wyżej. Pierwszeństwo Chrystusa jest wyraźnie opisane w liturgii listu do Hebrajczyków. My odczytaliśmy prawie końcówkę tego listu. Stać się doskonałymi jak wielki pasterz owiec. A to zakłada przyjęcie, że każda osoba konsekrowana upodobnia się do tego, który w swoim życiu ziemskim wśród próśb i błagań z wielkim wołaniem i łzami osiągnął doskonałość, kiedy nauczył się cierpiąc, co znaczyło być posłusznym. I to także jest częścią naszego powołania. Kończmy naszą modlitwę nieszporną. Dzwonnica tej katedry została odbudowana wiele razy.
Dźwięk dzwonów wyprzedza i towarzyszy w wielu okolicznościach naszej modlitwie liturgicznej. Odnowieni przez Boga zawsze, kiedy się modlimy, mocni jak dzwonnica, radośni, powtarzając wielkie dzieła Boże. Dzielmy się magnifikatem i zostawmy Panu realizację poprzez nasze życie konsekrowane wielkie rzeczy w Paragwaju. Wspaniałe są dzieła Twoje, Panie. Tyś wszystko mądrze uczynił. Jezus wezwał 12 i posłał ich po dwóch, aby głosili zbawienie. Wielbi dusza moja Pana. Gloria, gloria.
Przypominając dobroć Chrystusa, który ulitował się nad głodnymi ludźmi i dokonał dla nich cudów swej miłości, z wiarą wołajmy. Usłysz krzyk modlitwy z serca osób konsekrowanych. Wyznajemy, że z Twojej łaskowości otrzymaliśmy dzisiaj wszystkie dobrodziejstwa. Niech one nie pozostaną w nas daremne, lecz przyniosą obfity owoc. Chrystem, Ty jesteś światłością i zbawieniem wszystkich narodów. Miej w swojej opiece świadków, których posłałeś na całą ziemię, rozpali ich ogniem Ducha Świętego. O Panie, spraw, aby wszyscy ludzie troszczyli się o postęp i pokój tego świata i ochoczo zaradzali naglącym potrzebom naszych czasów. Lekarzu duszy i ciała, przynieś ulgę chorym, bądź przekonających, nawiedź nas i umocnij swoje miłosierdzie. Przyjmij zmarłych do grona błogosławionych, których imiona są zapisane w Księdze Życia. Ponieważ Jezus Chrystus
zmartwychwstał, nazywamy się dziećmi Bożymi. Dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pueden ir en paz. Y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí. Ojcze Święty, a nas jeszcze prosi o modlitwę za niego. Za niego. Uczestniczymy w uroczystych nieszporach pod przewodnictwem Ojca Świętego w Asuncion w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wielką radością dla nas było wraz z Ojcem Markiem zobaczyć redemptorystów przy Ojcu Świętym, posługujących Ojcu Świętemu, zarówno starszych współbraci, którzy już są ojcami, jak również seminarzystów. Mogliśmy zauważyć, że prowincja Paragwaj rozwija się dosyć prężnie. Według danych, jakie mamy tutaj właśnie w postulantacie... Postulacie? W postulacie, tak. Jest 15 kandydatów, natomiast już w teologacie, w studentacie jest 12. Za dar tej wspólnej modlitwy, za spotkania w dniu dzisiejszym, czyli w sobotę 11 lipca podczas podróży apostolskiej Ojca Świętego do Ameryki Południowej, gdy Ojciec Święty obejmuje swoją posługą apostolską Ekwador, Boliwię i Paragwaj, a z tych państw kieruje konkretne przesłanie dla całego Kościoła, dla wszystkich narodów. Dziękujemy Państwu za uwagę. Jednocześnie zapraszamy na jutro. Spotykamy się o godzinie 16:15 polskiego czasu, by uczestniczyć we mszy świętej. Ojciec Święty z katedry uda się bezpośrednio do nuncjatury i właśnie jutro z samego rana bardzo blisko centrum prasowego właśnie będzie uroczysta msza święta, główny punkt programu papieskiej wizyty tutaj w Paragwaju. No i ojcze Benedycie, mamy nadzieję, że jutro uda nam się tutaj dotrzeć. Mamy oczywiście taką nadzieję. Jednocześnie zapraszamy też Państwa i poinformujcie młodzież, gdyż jutro tutaj w Paragwaju odbędzie się spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą. Podczas tej podróży apostolskiej to jedyne spotkanie
z młodzieżą. No oczywiście młodzież z Paragwaju, z pobliskich państw, zwłaszcza z Argentyny, nie zawiedzie Ojca Świętego. My też zaproponujmy, zaprośmy młodych do uczestnictwa w tym spotkaniu. Godzina jak najbardziej odpowiednia dla młodego człowieka, gdyż w Polsce to będzie 23. A już dziś za uwagę, za wspólną modlitwę, doświadczenie Kościoła paragwajskiego, jak również problemów społeczeństwa paragwajskiego i za bycie i goszczenie w Państwa domach. Dziękuję. Ojciec Marek Raczkiewicz. Ojciec Benedykt Cisoń.